Witajcie, kochani. Nagrywam filmik z prośbą o pomoc, w którym pokażę wam stronę ze zrzutką, gdzie jedna siostra właśnie prosi o wsparcie. Zmaga się z chorobą i już w znajomych mamy się chyba od 2 lat. Natomiast ja nie wiedziałem, że ta siostra zmaga się z czymś takim. W ogóle nie wiedziałem, że taka choroba jest. Tutaj nie chodzi o samą chorobę, bo wielu z nas się zmaga z różnymi chorobami, ale ta choroba wiąże się z dużym bólem, bo jak ktoś choruje na naciśnienie, to no, jego to nie boli, prawda? Czy jak ktoś choruje na cukrzycę, no to też go to nie boli, prawda? Natomiast są choroby właśnie, które bolą. I ja nie wiedziałem o tym, że ta siostra się z tym zmaga, natomiast no, dowiedziałem się i zobaczyłem też, że jest właśnie tam zrzutka robiona, aby dać wsparcie, aby ulżyć w cierpieniach, w tym bólu. Podobno ból jest bardzo duży. Ja wam pokażę, o co chodzi. To jest siostra Beata Przybysz. Tutaj jest właśnie ta strona ze zrzutką. Można sobie poczytać o tym. Endometrioza to się nazywa. Tutaj można o tym sobie poczytać. I ja powiem wam, że gdybym nie znał i nie wiedział, z kim mam do czynienia, to, no to nie nagrywałbym tego filmu, ponieważ no w takich czasach żyjemy, że oszustwo jest na oszustwie i tych zrzutek i tych wszystkich różnych takich stron jest dużo. I tam ludzie naciągają ludzi na różne bzdury, na różne takie dziwne rzeczy wymyślają. Potem okazuje się to nieprawdą. Natomiast tutaj ręczę za to, że nie jest to żadne oszustwo, że jest to realna osoba. Ma profil na Facebooku, można się skontaktować, można porozmawiać, popisać. Nie widzę przeszkód. I dlatego też nagrywam filmy z prośbą o pomoc dla osób, które w jakimś stopniu znam, bo moi drodzy, wertuję codziennie, jak chyba każdy z nas, Facebooka i internety, no i tam natrafiamy na różne właśnie różne akcje jakieś charytatywne i tak dalej. Ja nie zwracam nawet na to uwagi, natomiast tak jak mówię, tutaj jest szczególny dla mnie przypadek, bo jest to osoba, którą mam w znajomych i jesteśmy w kontakcie facebookowym. Tak więc, moi drodzy, jeżeli ja zamieszczę ten link do tej zrzutki pod tym filmem, i oczywiście prośba do was o wsparcie. Nikogo jak zwykle nie zmuszam, nikogo nie przymuszam, na nikim presji nie wywieram. Każdy ma swój rozum, swoje serce i postąpi tak, jak mu to serce podpowie. Ja mogę zrobić tyle, że ten film u mnie umieszczę.
zawsze jakaś pomoc, jakiś odzew był z tych filmów. Mam nadzieję, że i teraz tak samo będzie. Tylko no, z tą różnicą, że tutaj no, nie podaję żadnego konta, nikt nie będzie wpłacał na jakieś konto pieniądze, tylko tutaj jest ta zrzutka. Ja nie wiem, jak to jeszcze do końca działa. Jest tutaj wpłać na zrzutkę, będę chciał to też przestudiować. No i tyle, kochani. Mam w planach nagrać, tak z innej beczki powiem, mam w planach nagrać może nie tyle film, co filmy, i ciężko mi się za to zabrać, odnośnie spraw wiary. Wiele się u mnie zmienia. Przychodzi poznanie od Pana Boga. Chciałbym się tym z Wami podzielić. Nie wiem, od czego zacząć. Nie wiem, na jaki temat jeszcze nagrać film, ponieważ bardzo wiele się zmieniło. Bardzo wiele rzeczy poznałem i poznaję cały czas. Dorastam w tej wierze. No i tak z dnia na dzień czekam, czy może coś jeszcze dojdzie do tego poznania, żeby to były tematy pełniejsze. Jak, no może już nie w tym filmie, nie będę opowiadał zbyt dużo, nie będę przeciągał, ponieważ ma być to film właśnie z prośbą o pomoc dla Beatki, moi kochani. Tak więc, no, mam nadzieję, że ten film w jakimś stopniu się przyczyni do tego, że ta suma zostanie uzbierana. Tu jest, widzę, 10 800 już 86 zł uzbierane, potrzeba 23 tysiące. To ma być chyba jakiś zabieg, o ile dobrze pamiętam. Ale tutaj no, jest wszystko opisane. Moi drodzy, szczególnie dla mnie jest tutaj ten temat bliski, ponieważ jak wielu zapewne z Was wie lub nie wie, miałem nieprzyjemność stosunkowo niedawno przechodzić przez ciężki taki okres, kiedy właśnie miałem mocne bóle. Wiem, co to znaczy mocny ból, który nie chce ustąpić, i dlatego też bez wahania ten film nagrywam, bo jeżeli ktoś z Was doświadczył mocnego bólu, który nie chce ustąpić, kiedy na przykład nawet leki nie pomagają, a służba zdrowia nie chce pomóc, bo takie są czasy, ja tego doświadczyłem na własnej skórze, no to, moi drodzy, jesteśmy bezsilni. Bezsilni jesteśmy. I jest taka w człowieku niemoc, a ból nie chce ustąpić. To jest coś strasznego. Ja to przechodziłem. Boję się bólu. Boję się, żeby to nie wróciło. Zostałem wyleczony, ale wspomnienia zostały w mojej głowie i to jest niesłychane. A ten ból, z którym się tutaj właśnie boryka siostra Beata, to jest podobno no coś w porównywalne z rakowymi bólami, albo jeszcze większe. Więc no, nie wyobrażam sobie czegoś takiego cały czas doświadczać. Ja jestem szczególnie wrażliwy na ból i na taki długotrwały ból, bo jednorazowy to ja potrafię wytrzymać dość wiele. Krew też mnie nie przeraża. Ale taki długotrwały, natarczywy ból jest okropny. Wiem już to, bo przeszedłem. Dlatego no, chciałbym, żeby doszło do skutku tutaj ten zabieg. Nie wiem, jak to wygląda, jak to tam, czym to się je, ale no.
trzeba to zrobić. No to trzeba to zrobić, prawda? Do wszystkiego niestety potrzebne są pieniądze, a te zabiegi ma ogólnie, jeżeli chodzi o zdrowie, są to drogie rzeczy. Niestety. Moi drodzy, żeby sztucznie nie przedłużać, jeszcze raz proszę wszystkich, kto może, kto chce pomóc, to zapraszam do wsparcia tutaj właśnie Beaty i mam nadzieję, że już niedługo nagram jakiś filmik, bo zaniedbałem to, no ale to są inne sprawy. Także kochani, dziękuję Wam za uwagę, błogosławię Was wszystkich i mam nadzieję, że ten filmik skłoni Was do pomocy, a na tym kanale takie filmy od czasu do czasu będą się pojawiać, ponieważ, moi drodzy, pomaganie jest konsekwencją działania w nas Ducha Świętego. Jest to dobry przymiot, jest to przymiot Pana Boga i jeżeli komuś jest to dziwne, to niestety, ale z całą pewnością stwierdzam, że Boga nie zna. Kochani, miłego wieczoru, dnia, kiedy tam oglądacie mnie, błogosławię Was wszystkich i z Panem Bogiem.